Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mamy 15 odcinek podcastu Fotonormatywni. Witam Was serdecznie po długiej wakacyjnej przerwie. Wracam do Was z odcinkiem o twórczości na emigracji, o twórczości tożsamościowej, można powiedzieć, o twórczości, która jest poszukiwaniem i odkrywaniem wciąż na nowo różnego rodzaju przemyśleń, refleksji, uczuć. W tym odcinku rozmawiam z Kingą i Maciejem Krzymińskimi, którzy są kreatywnym duetem fotografów, artystów, edukatorów, którzy z pasją właśnie odkrywają tematy związane z tożsamością, z domem, z emigracją. To są te wszystkie tematy, które bardzo bliskie są również mojemu sercu i które w mojej twórczości również pobrzmiewają, które skłaniają do tego, aby zaglądać właśnie w głąb siebie, poszukiwać odpowiedzi na różne pojawiające się pytania, aby spróbować odnaleźć się w rzeczywistości emigracyjnej i również rzeczywistości człowieczej, bo zarówno w mojej twórczości, jak i w twórczości Kingi i Macieja, można powiedzieć, człowiek jest w centrum i to, co w człowieku jest najistotniejsze do tego, aby eksplorować i aby próbować zobrazować emocje, uczucia i różne ludzkie doświadczenia. Kinga i Maciej poznali się podczas studiów fotograficznych z dala od domów rodzinnych na Uniwersytecie Plymouth w Wielkiej Brytanii i choć ich miasto rodzinne w Polsce dzieli zaledwie 40 kilometrów, oni właśnie poznali się z dala od domów. Od tej pory stali się partnerami nie tylko w pracy, ale i w życiu. Od 2016 roku współpracują z agencjami fotograficznymi i od wielu lat współpracują z indywidualnymi artystami, realizują projekty społeczne, edukacyjne, spełniają się w roli fotografów środowiskowych, edukatorów na uczelniach oraz są autorami wielu różnych warsztatów kreatywnych, m.in. Perspektywy oraz Szkicbuk, czyli dziennik twórczy w pracy każdego twórcy i artysty. Temat szkicbuków, albo inaczej sketchbooków, został, powiedzmy, zapalnikiem do naszej rozmowy. Bardzo mnie zaintrygował sposób, w jaki Kinga z Maciejem wykorzystują te szkicbuki, sketchbooki czy też dzienniki twórcze, w jaki sposób oni budują swoje projekty artystyczne i o tym rozmawiamy bardzo dużo w tym odcinku. O tym, w jaki sposób wracają do tych projektów, które zagrały w nich wcześniej, w jaki sposób dopracowują swoje przemyślenia, swoje refleksje, w jaki sposób tworzą projekty z tych przemyśleń i z tych pomysłów, które rodzą się w nich. Kadry Kingi i Macieja to zbiór doświadczeń, autorefleksje oraz wspomnienia, które mimo że bardzo subiektywne, to dzięki wnikliwym obserwacjom, również uważnym analizom, w subtelny sposób nawiązują intymny dialog z odbiorcą i w ten sposób dziś komunikują się ze światem. Aktualnie mieszkają na stałe w Wielkiej Brytanii, z widokami na morze, z szumem fal w tle. Budują swoje gniazdo rodzinne, wychowując dwóch synów. Bardzo nas łączy też właśnie ten motyw macierzyństwa, rodzicielstwa i wyzwania związane z tym obszarem życia w połączeniu z twórczością i byciem artystą. Jest to naprawdę bardzo szeroki temat i myślę, że wielu z nas dotyczący. Zapraszam Was serdecznie do tej niezwykłej rozmowy z Kingą i Maciejem. Będziemy rozmawiać o ich podejściu do życia z szeroko otwartymi oczami, o pasji do celebrowania surowego, niefiltrowanego piękna codziennych doświadczeń oraz o tym, jak dziennik twórczy, czyli sketchbook, pomógł im rozwijać projekty fotograficzne i działania artystyczne. Odkryjcie razem z nami harmonijną mieszankę szarej rzeczywistości, a szarość ma intrygującą paletę odcieni. Sugestywnych snów i mglistych wspomnień, które charakteryzują twórczość tego wyjątkowego duetu. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Dla mnie ta rozmowa była gigantyczną przyjemnością. Nasza rozmowa trwała w sumie około 5 godzin. Z tych rozmów powstał godzinny materiał, który właśnie dzisiaj mam zaszczyt Wam przedstawić. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobało. I udostępnijcie ten odcinek. Dziękuję serdecznie już teraz za Twój czas, za Wasz czas i zapraszamy do odsłuchania naszej rozmowy. Życzymy Wam wielu refleksji, wielu przemyśleń i wielu inspiracji do Waszych własnych poszukiwań i rozwijania przestrzeni twórczych wewnątrz Was i Waszych działań artystycznych. Miłego odsłuchu. Pa! Cześć, ja nazywam się Kasia Wrońska-Kędzior, jestem fotografem, a ten podcast to Fotonormatywni. Opowiadam w nim o swoich fotograficznych przemyśleniach, życiowych doświadczeniach oraz artystycznych poszukiwaniach. Jeżeli te tematy są Ci bliskie, to zapraszam Cię do słuchania. Do usłyszenia.
Cześć Kinga i Maciej. Witam Was bardzo serdecznie. Niesamowicie się cieszę, że zgodziliście się przyjąć zaproszenie do mojego podcastu. Dzięki Kasiu, nam jest równie miło. Czujemy też taką wdzięczność za zaproszenie i też wdzięczność za to, że tworzysz takie przestrzenie, które właśnie sprzyjają takim rozmowom twórczym. Także jest nam bardzo miło móc dzisiaj uczestniczyć w tej rozmowie i dzielić się refleksjami, pomysłami. I bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Będzie super prowadzić tą rozmowę z Tobą. No ja ogromnie się cieszę, tym bardziej, że od pierwszego momentu, jak Was zobaczyłam, to już wiedziałam, że gramy na tej samej fali, że nasze filozofie są zbieżne. No i po prostu zamarzyłam sobie, że Was zaproszę i nawet nie spodziewałam się, że tak to szybko się stanie. Bo wiem, że też jesteście bardzo zapracowanymi artystami, że realizujecie mnóstwo projektów na różnych polach. Ale też to jest tak, że są te wartości i priorytety właśnie w pracy naszej, w naszej pracy twórczej i też znamy wartość rozmów i może też dlatego, że przebywamy razem i że jesteśmy, pracujemy razem, też gdzieś tam wartość rozmów na ten temat no sprawia, że tak jakby znajdujemy czas na to, co... Na to, co jest dla Was ważne w danym momencie. Super. Jak to się w ogóle stało, że wy jesteście w fotografii? Jak to się stało, że jesteście razem w fotografii, bo jesteście małżeństwem, oboje jesteście fotografami, artystami? Powiedzcie kilka słów na temat tego, w jaki sposób zaczęła się wasza fotograficzna droga. To jest długa podróż pełna różnych doświadczeń i procesów. Czyli taka podróż, która nas doświadczała i sprawiała, że jesteśmy tu i teraz. W takiej formie i gdzieś tam to zaufanie intuicji, procesom, gdzieś tam dążenie i poszukiwanie tak jakby cały czas siebie w otaczającym nas świecie i poznawanie też siebie. Także te procesy poznawcze sądzę, że pomogły nam znaleźć się tutaj, tu gdzie jesteśmy. Może chciałabyś wspomnieć jeszcze, jak twoja podróż z fotografią się zaczęła? Ciężko znaleźć w ogóle początek takiej podróży fotograficznej, nie? Gdzie po prostu fotografia jest czymś tak naturalnym dzisiaj, że wydaje się, że po prostu nie ma żadnego początku, że ona cały czas była, tylko gdzieś może bardziej wyciszona, stłumiona, tak jakby nie mieliśmy możliwości, żeby to dostrzec, słyszeć, może nie mieliśmy przestrzeni, żeby sobie pozwolić, bo ja mam wrażenie, że u mnie fotografia w rodzinie była cały czas, ale to właśnie od tej strony, że ja widzę po prostu mamę biegającą za aparatem i fotografującą i dokumentującą rodzinne wydarzenia. Nie lubiłam tego, że moja mama po prostu wszędzie próbowała robić nam zdjęcia przy każdych okazjach. Później gdzieś tam je drukowała, one były w albumach, później każdy je oglądał, ona wszystkim je pokazywała. Teraz będąc mamą i fotografką rozumiem wartość tego. Także ta fotografia u mnie była tak naturalna, że aż ciężko sobie pomyśleć, kiedy ona się zaczęła. Po prostu właśnie ty weszłaś w to tak naturalnie i to się zaczęło dziać? Czy było coś takiego, że wiesz, taki impuls? Tak, myślę, że to było na pewno mój wyjazd do Wielkiej Brytanii, kiedy po prostu wyemigrowałam. I poczucie takie, że ja miałam zawsze bardzo bliską relację z moją rodziną, wylatując do Wielkiej Brytanii w 2005 roku, kiedy to nie były czasy ani takich mediów społecznościowych, ten dostęp, komunikacja była ograniczona, no nie była na takim poziomie, jak jest teraz, że możemy sobie zrobić FaceTime, możemy się umówić na rozmowie wirtualnej, spotkać się, jesteśmy cały czas w kontakcie, wysłać sobie zdjęcie za pomocą telefonu. Jest ten kontakt cały czas. Wtedy pamiętam, że kupowało się kartę na telefon i na stacjonarnym po prostu okupowałam telefon, żeby móc 20 minut porozmawiać z bliskimi. Miałam 18 lat, pierwszy raz będąc tak daleko od rodziny. Doświadczałam różnych rzeczy, doświadczałam nowej kultury. Przybyłam jako auperka, wracając z rodziną brytyjską, którzy mieli trojaczki i z nimi przyjechałam tutaj opiekować. Dla mnie to też był taki czas, gdzie po szkole średniej chciałam iść gdzieś tam na studia, ale byłam na rozdrożu. Trochę chciałam iść na ASP, ale nie wierzyłam w siebie. Chciałam też iść na tłumacza, więc stwierdziłam, że o, to fajnie, pojadę do Wielkiej Brytanii, podszkolę się troszeczkę z języka obcego. Dlatego to był taki dla mnie okres, gdzie o, po prostu pobędę sama ze sobą, poznam sama siebie i poeksploruję. No i trafiłam do cudownej rodziny, która po prostu pokazywała mi, zapoznawała mnie z kulturą, zapoznawała mnie z językiem, przybliżała mi w ogóle Wielką Brytanię. Poczułam, że ja chcę się tym dzielić i że ja to chcę gdzieś w jakiś sposób zatrzymywać.
No i wtedy fotografia zaczęła być właśnie tym narzędziem, gdzie dostrzegłam w niej moc i potencjał, że ja mogę po prostu robić zdjęcia i wysyłać rodzinie czy najbliższym. Także to był taki pierwszy przebłysk tego, jak fotografia weszła. A później na pewno, później były trochę przerwy, ja trochę podróżowałam, byłam też w Holandii, wróciłam do Polski, w międzyczasie dużo się działo. Później znowu jednak wróciłam z powrotem do Wielkiej Brytanii, zostałam mamą i zdecydowanie tutaj macierzyństwo i też bycie troszeczkę na odludziu, mieszkanie w Cornwalli, w ogóle in the middle of nowhere i ten czas z sobą i z dzieckiem sprawiał, że ja też chciałam eksplorować to, utrwalać to, dokumentować ten mój czas z dzieckiem, ten bycia mamą, ale też dawanie opustu tej mojej kreatywności, która zawsze u mnie była. Wszystko, co było twórcze i kreatywne, to ja zawsze gdzieś tam byłam, ale nigdy nie byłam wystarczająco dobra z czegoś konkretnie, także ja zawsze miałam potrzebę, ale nigdy nie byłam tak dobra w czymś konkretnie. No i gdzieś ta fotografia stała się tym narzędziem, które mi pozwoliło to wszystko uchwycić, zebrać i tym operować i wykorzystywać właśnie to w ten kreatywny sposób. Jest to poniekąd łatwiejsze, mam wrażenie, narzędzie, ale też znowu zależy od tego, jakim eksploracją, co my chcemy z nim robić, w jaki sposób chcemy używać tego narzędzia. Ktoś kiedyś powiedział, że fotografia jest najłatwiejszym narzędziem twórczym, jakie możemy wykorzystywać, a jednocześnie najtrudniejszym. Żeby zrobić sensowne zdjęcie, to naprawdę trzeba się nieźle natrudzić. No tak, trzeba przede wszystkim je najpierw zobaczyć. Tam się zaczyna obraz w głowie. Mhm. Maciej za to miał łatwiejszą, no, chyba bardziej nie, podróż fotograficzną. Fotograficzna się trochę wcześniej jakby sklarowała, ale tak jak właśnie Kinga wspominała, gdzieś tam było przyćmione to, że na przykład dziadek był fotografem, dziadek, którego niestety nigdy nie miałem okazji poznać, miał studio fotograficzne, zaraził też tym mojego tatę, mój tata wykonywał sesje właśnie ślubne. Niesamowite było to, że na przykład na jednej rolce filmu trzeba było zrobić 3 wesela, żeby zrobić po 12 zdjęć tylko i to było bardzo ograniczające. Więc ta fotografia u mnie nawet w rodzinie była, ale poniekąd nie była mi aż tak bliska. Nie byłem, to jakoś samo wyszło w szkole średniej, już musiałem wybrać 3 przedmioty. Energię pokładałem w tym, że będę się zajmował fotografią. Rodzice chcieli, żeby syn pracował w banku, tak by było wygodnie, najlepiej. Więc w szkole średniej miałem fotografię, miałem też plastykę, lubiłem rysować, malować i nawet do dzisiaj mam te sketchbooki ze sobą. Później też jeszcze wybrałem fotografię, mnie w plastyce irytowało to, że nie mogłem przedstawić to, co ja widzę. No dokładnie, mnie ten perfekcjonizm blokował, że jak coś rysuję, nawet powiedzmy krzesło lub twarz, ja nie cierpiałem rysować twarzy i mówię, no jak to mogę przełożyć na papier w jakiś łatwy sposób? Bo fotografia to jednak było to narzędzie pracy, gdzie odwala tą całą ciężką pracę za mnie. Później z matematyką już trochę odpuściłem na bok. Później robiłem jeszcze kurs Foundation tutaj w Wielkiej Brytanii, właśnie taki artystyczny, że robiłem trochę rysowania, nawet live drawing. Robiłem wszystkiego po trochu, żeby wiedzieć, czego chcę robić, czego nie chcę robić. Pobudzało też to moją kreatywność. No i później to mnie nakierowało, żeby mieć taki przestrzeń i świadomość dokładnie, czego chcę robić. No i wtedy podjąłem się studiów fotograficznych, gdzie mogłem dalej kontynuować swoją kreatywność. I później nasze drogi się właśnie w tym etapie połączyły podczas studiów fotograficznych. Ale ciekawe było to, że właśnie też ta matematyka to tak idzie z tą stroną techniczną też, bo jak się poznaliśmy, to Maciej wszedł rok później na studia. To ja byłam w tej dobrej pozycji, bo u nas można było mieć dostęp na studiach do ciemni różnych, ale też można było na przykład, jak już się było na drugim roku, to już było się po tych wszystkich inductions i wtedy można sobie było korzystać z różnych innych dodatkowych narzędzi, które na przykład jak się było na pierwszym roku, nie można było, bo się nie miało induction. Więc ja pamiętam, gdzieś tam byliśmy na jednym z londyńskich sympozjum i rozmawialiśmy i tam poznaliśmy się, okazało się, że o, też jesteśmy z Polski. Wiadomo, no zawsze jakoś tak inaczej. Polak Polaka znajdzie. No. I ty miałaś te dojścia, których nie miał jeszcze Maciej. I on gdzieś tam, tak, i to było na takiej zasadzie, albo Kinga, nie jesteś po tym induction, więc jak ja bym tutaj chciał tym zdjęcie, wiesz, tą rolkę, moglibyśmy się wciągnąć. Ogarniesz mi tutaj C41, coś?
Na uczelni też było na zasadzie, że edycja, później postprodukcja, także też praca właśnie ta taka strona techniczna, której ja się zupełnie nie odnajdywałam. I dla mnie to było takie, że o wow, kogoś to interesuje, nie? Nie, numerki, kasy, procesy, właśnie jak wywoływać, ile wywoływać, jak długo naświetlać, proporcje, ile mieszać, żeby wywołać odpowiednio film, to właśnie była moja działka, to mnie bardzo interesowało. Do której ja też nie miałam cierpliwości. Ja na przykład podziwiałam, że wow, że naprawdę jakby ty zwracasz uwagę, ty mierzysz ten czas, ty mierzysz tą temperaturę. To skandal. Ja zawsze dużo uwagi przywiązywałem właśnie do takich nawet najmniejszych szczegółów. Więc gdzieś tam ten twój analityk i matematyk. Czy w waszych pracach też widać te jakby specyfiki waszych umysłów, czyli że nie wiem, Macieja na przykład są bardziej symetryczne, takie linie gdzieś tam, takie matematyczne typowo, a Kingi jednak bardziej takie... Spontaniczne. Spontaniczne właśnie, tak, dzięki. To na wszystko się przekłada. To się na wszystko przekłada, ale my też tak to rozumiemy i mamy też szacunek do tego względem siebie, że ja wiem, że nawet potrafimy sobie to powiedzieć i skomentować, że o, ja wiem, Maciej, że tobie to zdjęcie nie będzie podobać, bo ono jest niesymetryczne, bo gdzieś tam linia ucieka. Krzywa. I ja wiem o tym. Znowu jest ta surowość tej chwili, że ja nie chcę z tym zdjęciem nic więcej teraz robić, nie chcę go poprawiać, bo jakby ważne jest dla mnie zachowanie tej surowości, że no tak nie wyszło, tak? Że no są też te procesy, które nam się nie udają po drodze i one też są wartościowe. Tak, o tym właśnie rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na antenę, że jednak ten proces właśnie polega na tym eliminowaniu też tych rzeczy, których my nie lubimy. Tak, i też Maciej tam zwrócił uwagę na, też od razu zauważyłam, że ty robiłaś autoportret z dłonią, to co rozmawialiśmy o tym jajku sadzonym i Maciej, a bo on tam wychodzi, o ta ręka tak idealnie wychodziła, tak idealnie skomponowana i tak dalej, że dla niego właśnie to jest ważne, ta kompozycja. Tak, tak i wydaje mi się, że to jest też gdzieś nasza wartość właśnie przez to, że czasem wartość tego, że pracujemy razem, pracujemy jako duo, każdy ma swój obszar, nie wchodzimy sobie też w drogę. Tak i też tak to się zaczęło, tak właśnie, że no Maciej gdzieś tam chciał dostęp do tej ciemni, do tych narzędzi. Dla mnie to nie miało większej wartości, ale okej, dobra, to wypożyczę ci to, pójdziemy i nie ma problemu. Ja już mniej więcej wiedząc, że Maciej na przykład, on zwraca uwagę na to, to jeśli realizowałam jakąś sesję, to po prostu pytałam go, czy pomógłby mi, bo jadę na sesję, będę robić to czy tamto, a akurat to był też taki czas wtedy, gdzie ja eksplorowałam fotografię analogową z użyciem flasha, czyli taki troszeczkę Gregory Crutzen. I to było dla mnie takie bardzo trudne, bo jednak połączenie, okej, kontekst z kontekstem, miałam wizję, ale co dalej? Tego było tych narzędzi, tak jak zresztą tak samo jest, tak, że dzisiaj fotografia ma tyle różnych możliwości, że czasami to nas może też przytłoczyć i nie pomaga, tylko wręcz przeciwnie, dystansuje nas to. Też film był zawsze drogi. Wiadomo, cały też nasz effort, który wkładaliśmy w tworzenie tego i ta obawa, że ojejku, że mamy na kliszy te 10 zdjęć, bo to był na przykład średni format i my to szliśmy w plener i braliśmy do tego kłodrę i flasha i były inne osoby, które na przykład też z nami jechały. Czasami to było 5-6 osób, jeszcze, które nam pomagały on set, więc to było takie duża odpowiedzialność i gdzieś tam poczuliśmy, że w pewnym momencie możemy sobie w tym pomóc i od tego się zaczęło i tak zostało. I się uzupełniacie idealnie. Słuchajcie, ale wy jesteście specjalistami od sketchbooków, czyli szkicowników artystycznych, dzienników twórczych. Jak można jeszcze nazwać te cudowne narzędzia? Specjaliści to duże słowo, ale dziękujemy, że jakby widać ten nasz związek, to jaką one mają dla nas wartość. Na tym nam zależy. Doświadczyliśmy wartości i dzięki tym sketchbookom łatwiej nam po prostu pracować. I doświadczając tych procesów, które zachodziły podczas pracy z narzędziem, jakim jest właśnie sketchbook, który my też nazywamy szkicownikiem bądź dziennikiem twórczym, czy też jest nazywany takim workbookiem. Tak, z soboty wypłynęły szkicbooki. I to jest to jednak tutaj spolszczania albo też łączenia po prostu dwóch języków obcych, które gdzieś tam też właśnie później się wypływają w takiej postaci różnych kreatywnych słówek i tworów. A jak te sketchbooki się pojawiły w waszym życiu? Jak to w ogóle, jak doszliście do tego, że uznaliście, że to będzie super narzędzie dla was? U mnie to już w szkole średniej się zaczęło, gdy robiłem właśnie plastykę, a nawet gdy robiłem fotografię, to pierwsze, co musiałem mieć, to właśnie sketchbook.
i wtedy to było takie pierwsze jakby zapoznanie się ze sketchbookiem, gdzie bardziej to sądziłem, że to bardziej dla artysty, jeśli chcę rysować, malować, ale do fotografii, więc to było właśnie moje pierwsze zaporządkowanie, zakiełkowanie tego pracy sketchbookiem, pisanie refleksji, co poszło tak, nie tak. I później to się rozwijało, to można powiedzieć jest fundamentem tego wszystkiego, co dzisiaj wiemy, osiągnęliśmy, jeśli chodzi o umiejętności fotograficzne, to jednak te sketchbooki to jakby nasza podróż, taki dowód, co doświadczaliśmy, co myśleliśmy, co robiliśmy i dokąd zmierzaliśmy, nie? Mhm. Tobie zdecydowanie tak jakby szybciej znalazłeś, czy tak jakby zrozumiałeś się ze swoimi dziennikami, mam wrażenie, że jakoś bardziej płynnie ci to przyszło. U mnie to było zdecydowanie takie love and hate relationship. Ja się bardzo długo docierałam z tymi białymi, czystymi kartkami. I ja nie rozumiałam na początku, że ale jak? Przecież ja nie mam czasu, ja chcę iść, ja chcę działać, tak? Ja mam być w studio, ja mam poznawać tutaj fotografię, jak co się robi, jak co się tworzy. I w ogóle jak ja mam siedzieć? Ja nie jestem, i zawsze sobie tłumaczyłam też to, że ale ja nie jestem dobra z pisania, ja nie umiem pisać. Jak co ja mam pisać? Ja nie mam potrzeby przede wszystkim pisania, więc po co ja mam to pisać, się męczyć i tracić czas? Czas, którego mi było zawsze mało, bo ja studiowałam, akurat jak mój starszy syn wtedy miał 2-3 latka, pracowałam na nocki w fabryce z ciastkami, więc tego czasu naprawdę było mało, studiowałam w ciągu dnia. I ja mówię, no jak to i mam pisać? Ta potrzeba poznania tego, dotarcia się, jednak ta ciekawość też, bo ja też jestem ciekawa tych procesów. I mówię, no okej, dobra, zobaczę, co się wydarzy. Postanowiłam po prostu też to poeksperymentować i doświadczyć tego. Ale to się też wiązało z tym, że ja rzeczywiście wtedy eksplorowałam, rozmawiałam z innymi osobami, jak to obserwowałam, robiłam jednak ten listecz, był zawsze mi bliski, że co ja mam robić z tym dziennikiem. Rozmawiałam, chodziłam do moich wykładowców, ale powiedz mi, co ja mam tutaj napisać? O czym to ma być, nie? I gdzieś tam też taki właśnie wstyd. Chciałaś jakieś recepty na to po prostu konkretnej, żeby wiedzieć, jak z tym działać. Tak. Czułam, że potrzebuję jakiejś instrukcji obsługi. Ciężko mi było zobaczyć na początku wartość i w ogóle sens. Ja uważałam, że fotografia, ja muszę być w studio, ja muszę uczyć się, ćwiczyć techniki różne, poznawać medium fotograficzne, a nie siedzieć i pisać. A nie jakieś pazdranie w dziennikach. To dobre dla Macieja. Tak. Ale tak jak rozmawialiśmy, może wtedy ten dziennik akurat nie miał takiej wartości, podczas gdy ty go prowadziłaś. Tak jak rozmawialiśmy, te dzienniki u nas, można powiedzieć, dojrzewają i z biegiem czasu, po na przykład 4, 5, 8 latach, one nabierają wartości i wracamy do nich. Tak jak z fotografiami. Powiedzcie, czyli co, wy sobie macie te góry tych sketchbooków, bo widziałam na Instagramie, jakie macie ilości tych dzienników. To jest fascynujące, absolutnie. I bierzecie sobie sketchbook z 2010 roku i oglądacie go przy kawie i myślicie sobie, okej, okay, a zobacz, jaki to fajny projekt zaczęliśmy. Zobacz, co tu się dzieje. Jest dokładnie autentyczny proces, który właśnie opisałaś. Jest sobie sobota, popołudnie, siedzimy sobie. Antek ma drzemkę, starszy syn gdzieś tam się czymś zajmuje i po prostu mamy nawet coffee table zrobiony z takich sketchbooków, czyli jest po prostu taki pile, taki stos, te sketchbooki są w sztywnych oprawach. I Maciej sobie bierze, sięga po prostu dziennik i sobie zaczynają przeglądać, zaglądamy sobie. I ostatnio, to już było kilka miesięcy temu, kolejny nasz projekt, który teraz aktualnie eksplorujemy i badamy, Let's Play, czyli pojęcie zabawy, właśnie od powrotu do sketchbooka z bodajże 2015 roku, to był ten sketchbook? Tak, 2015 i pamiętam, dokładnie siedziałem na sofie i my ogólnie lubimy się uczyć, lubimy czytać i mówię, a wezmę, wrócę do sketchbooka, tak mniej lub więcej przypadkowo i natrafiłem na ten projekt z piłkami. Mówię, Kinga, tutaj było super zdjęcie, ale... To jest to, co tam kopiecie, te takie piłki na to. Jezu, tak. To jest zajebiste, Boże. Ja po prostu nie mogłam przestać tego oglądać. To jest fantastyczne. To było 7-8 lat temu i mówimy, no kurczę, no trzeba do tego wrócić i odtworzyć to jakoś na nowy sposób, albo po prostu eksplorować ten temat zabawy. Tylko po prostu się bawić i zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo my jako dorośli mamy mało czasu nawet na
zabawę. Tak, jak ale, duże to też, dzieci. Ale to też wyszło znowu z tego, że w tym dzienniku była stykówka z tamtych zdjęć, które wtedy zrobiliśmy i pamiętam, nawet udało nam się wtedy wideo nakręcić, bo to był Kornwalia, ponury dzień, w ogóle mgła. Maciej miał w ogóle skądś tą wizję tej piłki czerwonej. Jak to się To było jeszcze wspomnienie z dzieciństwa. Ja nie wiem, czy miałaś kiedyś taką piłkę do skakania, gdzie takie dwa drążki odstają uszy, i się takie uszy się trzyma i się skacze na tym. Ja pamiętam, w dzieciństwie miałem dwie takie piłki, ja i mój brat, no i mi się przebiła, więc ja musiałem przebić mojemu bratu, nie? I takie właśnie wspomnienie, że ja pamiętam, jak mu przebiłem, bo byłem... A to w nawiązaniu, bo Maciej akurat wtedy pracował nad projektem Seven Trees, który właśnie eksplorował jego wspomnienia z dzieciństwa i to był jego taki graduate project. Tak, to był projekt jednej z moich finałowych właśnie, gdzie właśnie wracałem do wspomnień i chciałem poniekąd odtworzyć te wspomnienia, ale nie tak dosłownie, że ja przebijam piłkę przy Sofie, tak jak ja to pamiętam w mojej głowie, tylko chciałem tak abstrakcyjnie i poniekąd symbolicznie troszeczkę podejść do tego tematu. Tak, i pamiętam nawet jak jechałem wtedy do Kingi, tam do Launceston i właśnie miałem ten pomysł w głowie i pierwsze co zrobiłem, zanim ściągłem buty, mówię: Kinga, kartka, tutaj rozrysowuję, tutaj mam pomysł, tutaj będą piłki. I wtedy byłem spełniony z tymi zdjęciami, byłem usatysfakcjonowany, ale poniekąd gdzieś one musiały dojrzewać w tych sketchbookach i tak, musieliśmy wrócić. Tak, bo pamiętasz, jaka była wtedy wizja? Wtedy była wizja taka, że mamy jedną piłkę, jedziemy na opuszczony teren lotniska, przy dobrym szczęściu nie będzie świecić słońce, bo my w ogóle nie przepadamy, jak świeci słońce i zawsze ten pochmurny dzień to jest taki nasz dzień idealny na zdjęcia. I pamiętam, że wtedy po prostu była... My też troszeczkę manipulowaliśmy wtedy zdjęciami, bawiliśmy się troszeczkę w postprodukcją i wizja była taka, żeby tą piłkę w różnych miejscach położyć na tle tego budynku porzuconego, tak, tych ruin tego budynku i po prostu w Photoshopie sobie kilka użyć layersów, nałożyć to na siebie i wtedy po prostu wychodzi taki abstrakcyjny obraz troszeczkę tej wielokrotności, co było symbolem do wizji kontekstu wydarzeń, ale wtedy tak jakby tego nie zrealizowaliśmy. W sensie te zdjęcia zostały nieobrobione, takie surowe, z tą jedną piłką. I później się ciekawe procesy zadziały, bo my przechodziliśmy taki transition od fotografii cyfrowej do analogowej i zdaliśmy sobie z tego sprawę i znowu w dziennikach to wszystko było opisane, tak? Że o jednak nie, mówimy o obróbce nie, bo jednak nie idąc w obróbkę chcieliśmy coś zmieniać, tak? Naginać rzeczywistość. Może ulepszać, może upiększać, może, o, bo wtedy to by miało jakieś większe... Tak, by może to miało jakieś większą moc, jakieś silniejsze przesłanie. W międzyczasie, właśnie od robienia tego zdjęcia, zadziały się takie procesy poznawcze też i odkrywcze dla nas, gdzie my zdaliśmy sobie z tego sprawę, że rzeczywistość jest dla nas tak wystarczalna, że my nie potrzebujemy jej manipulować. Że te zdjęcia mogą być tak surowe, właśnie tak jak zostaną one uchwycone z tą jedną piłką, czy z dwoma. Kilka lat później Maciej zamówił na Amazonie więcej tych piłek. No więc rezultatem tej sobotniej kawy i sketchbooku siedzenia na sofie postanowiliśmy, że tak jak właśnie Kinga nawiązywała, nie chcemy naginać tej rzeczywistości, więc jeśli chcemy mieć cztery lub więcej piłek na zdjęciu, no to trzeba mieć te cztery piłki. Cztery lub więcej piłek. Tak, więc kupiliśmy kilka tych piłek i później znowu wiatr ogromny, ale było pochmurnie i tam na opuszczonym już dawno dzieci lotnisku... w samochodzie na pupu. Pompujemy te piłki. Antek podczas drzemki. Natanie szczęśliwie... Wentylację w międzyczasie. Mieliśmy szczęście, bo Antek miał drzemkę, a nasz starszy syn już jest przyzwyczajony. Także on jemu w ogóle wasze procesy twórcze nie przeszkadzają. Nie, on już nawet nie zadaje on już pytań. Nawet... On już się poddał po prostu. On już wie, że rodzice są artystami. W ogóle projekt jest genialny. Naprawdę to jest tak fantastyczne. Jak ja zobaczyłam ten filmik, to pierwsze moje skojarzenie to było karmienie moich piskląt przed wyjściem do przedszkola. I bieganie od stołu, gdzieś tam zbieranie, mamo spadło, mamo wylało się, mamo przynieś, mamo ja chcę inną łyżkę. I to dokładnie tak wyglądało. Później oczywiście wiadomo, nie te buty, nie ta kurtka i tak dalej, i tak dalej. Więc tak idealnie to odwzorowuje właśnie te zmagania z rzeczywistością. I jeszcze wy tacy biegający, no cudowne, coś wspaniałego. Mhm. Naprawdę świetna odgrzewka, świetnie odgrzany obiad.
super smakuje. Tak, dokładnie. Tak jak właśnie nawiązałaś, że to jest takie odgrzewanie i czasami niektóre procesy w nas dojrzewają i nam się może wydawać, że o, zaczęliśmy coś i często tak jest, że ojejku, 5-6 lat temu zaczęliśmy, mieliśmy wizję taką, chcieliśmy coś zrobić. 5 lat później mamy wrażenie, że coś zaczęliśmy, czegoś nie skończyliśmy, a my sobie po prostu to w ten sposób tłumaczymy, że tym bardziej, jeśli mamy dziennik, nic nam nie umyka, my to wszystko zapisujemy, zatrzymujemy to, bo nie wiemy, kiedy nam się to przyda, kiedy to do nas wróci, być może pod inną postacią. I też nauczyliśmy się rozumieć procesy, że czasami procesy muszą poczekać, muszą poleżeć w tej szufladzie, muszą się zakurzyć i przyjdzie dopiero odpowiedni czas, żeby znowu do nich powrócić. I nawet wczoraj właśnie podczas takiego jednego ze moich spotkań warsztatowych, jeden na jeden dziennikowych, miałam taką rozmowę o powrocie do projektu, do którego wróciłam w zeszłym roku, a który był zrobiony 7 lat temu. Ja go schowałam do szuflady z tego względu, że uważam, że w ogóle nie wyszedł i w ogóle zdjęcia są nieostre, gdzieś tam zbyt ciemne. On był zrobiony też na analogu i tam nie za bardzo można było nagiąć i tam ulepszyć zdjęć. Po prostu poszedł do szuflady. I on w ogóle wypłynął podczas też moich studiów, które skończyłam w zeszłym roku, w fotografii, w terapii samorozwoju. I on tak jakby wrócił do mnie. Porozmawialiśmy na różne tematy, właśnie życia na emigracji i jak też ta fotografia u mnie zaczęła się bardziej tak jakby intensywniej rozwijać właśnie z tego względu, że jako mama siedząca w domu gdzieś tam czułam się samotna i przeczytałam, że aparat jest taką przepustką do tego, żeby w ogóle wyjść do świata, żeby zaczepić, żeby rozmawiać w ogóle z drugim człowiekiem, bo czasami też było tak, że pracując chociażby w fabryce i próbując zagadać z kimś i chcąc zaprosić tą osobę, że o, hej, wpadnij do mnie na herbatę, no to może być takie troszeczkę dziwne. Mówiąc o tym, że hej, robię zdjęcia i może chciałabyś albo czy mogłabym cię sfotografować, to tak jakby było troszeczkę łatwiejsze do przebicia się. I tak zaczął się właśnie jeden z takich projektów, do którego właśnie wróciłam. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ja wtedy prowadziłam dziennik z tego projektu. To był projekt z kobietami, które tutaj poznawałam na emigracji i które fotografowałam w przestrzeni kilku lat. I to było też moje takie szukanie braku, po pierwsze tego, że byłam na emigracji, czułam się samotna, szukałam innych kobiet. No jesteśmy tak jakby z tej samej, mówimy tym samym językiem, tak? Nie ma tej bariery językowej, to po pierwsze. Po drugich innych mam, które też mają małe dzieci. Czyli takie, no i też gdzieś tam ta nostalgia i tęsknota za ojczyzną sprawiały, że szukało się tych kontaktów z innymi Polkami i pragnęło się tych relacji i tych wymian życia na migracji, jak sobie radzimy z tym, jak się czujemy w ogóle, nawet takiego zostania usłyszanym i możliwości podzielenia się swoją historią. Chociaż takiego czegoś powiedzenia, że ja to rozumiem, że ja też tu jestem na migracji i też za tym tęsknię. I też tego doświadczam. Tak, w tym właśnie ta fotografia stała się takim łącznikiem. Pozwalała nam mówić o tym, co niekoniecznie zostało wypowiedziane na głos. Ale rozumieć się gdzieś tam też, nie? I zostać zrozumianym się nawzajem. Także takie rozumienie. No i właśnie ten projekt, on dopiero w zeszłym roku znowu do niego wróciłam, bo dopiero, i wczoraj powiedziałam właśnie jednej z osób, że ja dopiero teraz czuję, że on jest skończony, bo ja go rozumiem, ja wiem, o czym on był i ja trafię zobaczyć jego wartość. A wtedy ja go realizowałam, nie do końca wiedziałam jeszcze. Niesamowite jest to, że ty tworząc ten projekt, nie wracasz, gdy cofasz się w czasie teraz do tego projektu, to nie masz przed sobą tylko tych zdjęć, tylko masz też te myśli, które zapisywałaś, refleksje, prowadząc ten sketchbook i opisując ten projekt i te procesy, które przychodziły w tobie i wiesz, co ten projekt znaczył dla ciebie wtedy. I to jest właśnie istotne, bo no dlaczego uważamy, że wtedy ten projekt był nieudany i to było też poniekąd też to, co myśleliśmy wtedy, a teraz z biegiem czasu dojrzewamy do tego projektu i teraz mamy inną perspektywę i inaczej inne patrzenie na te zdjęcia, na te projekty. A niesamowite jest to, że można wrócić do tego, co się nawet myślało, robiąc te zdjęcia, albo dlaczego się robiło te zdjęcia. Nie? Tak, to trochę jak pamiętnik. Ja właśnie kilka dni temu odkopałam jakiś karton ze swoimi pamiętnikami z dzieciństwa, który wożę ze sobą od lat i tak zaczęłam czytać i myślę sobie, nie wiem, czy chciałabym spotkać się z tą osobą, którą jestem tam zapisana w tych dziennikach, ale jak mówisz o tych sketchbookach, to właśnie to mi się kojarzy też, że jest zapis tej naszej transformacji tak naprawdę, że my możemy spojrzeć na siebie, na swoje myśli przed x lat i pomyśleć sobie, kurczę, okej, dobra, może to było wtedy niedoskonałe, ale ja mogę to zrobić na przykład jeszcze raz, inaczej, jeśli
nadal to ma moc dla nas jakąś. Tak, dokładnie, ale w ogóle mnie się wydaje, że no rozwój w byciu twórcą, artystą, fotografem, rozwój jest bardzo ważny. No, czujemy o tym, nawet wczoraj rozmawiałam o czymś takim, jak ktoś jest... A, to jest jednym z twoich podcastów było. Ty wspominałaś o tych kucharzach, o historiach kucharzy. Tak, którzy, tak. Którzy właśnie... Jednym z nich, który osiągnął poziom, on nagle zmienia wszystko, tak jakby koncept. To Amerykanin, rzeczywiście. On dochodzi do jakby górnej granicy i mówi, dobra, stop, zaczynam od nowa. Właśnie. I znowu zaczyna ten proces twórczy od początku. Tak, i jak ja tego słucham, to mi było tak bliskie i ja to tak bardzo rozumiałam właśnie, że jak bardzo te procesy, że właśnie my nie dążymy do tego, żeby osiągnąć pewien poziom i zostać na nim, tylko że jednak cały czas jest ta potrzeba tego nowego eksperymentowania, próby czegoś nowego i wydaje mi się, że to jest taki jakby kluczowy element w ogóle w pracy twórczej, żeby też się gdzieś spełniać i realizować i się nie zatrzymywać i nie osiadać w tym miejscu, bo inaczej praca staje się rutyną, monotonią i już nie sprawia nam takiej przyjemności i nie jest tak, że rano budzimy się i chcemy wyskoczyć z łóżka, bo mamy jakąś wizję do zrealizowania i nie możemy się doczekać, nie? Żeby tak. To pole i zrobić to zdjęcie. Tak, ale to, o czym mówisz, też jest dla mnie na przykład taką próbą sprawdzania siebie, czy ja jeszcze mogę się czegoś nauczyć, jeszcze więcej. Ja teraz tego zaczynam doświadczać, bo już pomału zbliżam się bliżej z 50 i myślę sobie, że mam coraz jakby mniej energii na poznawanie nowych rzeczy, ale uwielbiam ten moment, kiedy ja się mogę sprawdzić, czy ja jeszcze chcę się czegoś nauczyć, czy ja jeszcze mogę w sobie wykrzesać tą siłę na to, żeby poznać nowe rzeczy, żeby sprawdzić sobie właśnie jakieś nowe obszary, w których jeszcze nie byłam. I właśnie to zaczynanie od nowa jest mi bardzo, bardzo, bardzo jakoś bliskie. Także to, o czym mówisz, jak najbardziej do mnie przemawia. I też to, co mówiłam wam, jak zapraszałam was do odcinka, że sam proces fotograficzny mnie nie interesuje tak bardzo jak ten proces twórczy, czyli to, co zachodzi w głowie. I te sketchbooki wasze to jest właśnie idealne narzędzie do tego, zapisu tego, co zachodzi w głowie, zanim powstanie samo zdjęcie. To jest tak piękne, takie właśnie ludzkie, aż naprawdę, no jakby dla mnie to jest kwintesencja człowieczeństwa po prostu. Nie wzięcie aparatu i naciśnięcie spustu, o dobra, wyjdzie, nie wyjdzie. Tylko pochylenie się nad tym, co ja chcę zrobić, dlaczego ja chcę to zrobić, co ja czuję, gdzie to jest w ogóle w moim życiu i tak dalej, i tak dalej. I, a potem wy jeszcze w ogóle robicie coś więcej, bo wracacie do tego po latach i patrzycie na to jak na jakieś swoje dziecko z dawnych lat, które po prostu... gdzieś tam było na wygnaniu i myślicie sobie, jakie to jest fajne, dlaczego my, wiesz, można to jeszcze inaczej. Niesamowite. My czasem nie doceniamy też tych procesów, które sami doświadczyliśmy. I to jest też tak, że wydaje nam się, że ojejku, że nic nie osiągnęliśmy, że nic się tak naprawdę nie wydarzyło, że nasze zdjęcia wciąż nie jesteśmy usatysfakcjonowani nimi, że wciąż chcemy coś ulepszać, cały czas inwestujemy w siebie, w nowe szkolenia, w nowe kursy, warsztaty, nowy sprzęt. A nie patrzymy po prostu z perspektywy czasu, nie wracamy do miejsca, w którym byliśmy na przykład 10 lat temu. I dopiero biorąc taki sketchbook, taki dziennik sprzed 10 lat i rzeczywiście, gdzie mamy stykówkę zdjęć, które wtedy robiliśmy, gdzie analizowaliśmy, o to nam się nie podobało, tak? Wtedy musimy sobie też uświadomić, że my wtedy mieliśmy jakieś oczekiwania i wtedy też nie mieliśmy tego doświadczenia, które mamy teraz. Wtedy może nam się wydawało, że o, tam takie zdjęcie, to w sensie, że my byliśmy bardzo krytyczni wobec siebie, bo nie doświadczyliśmy... Tak, usunę, bo to jest nieudane. Dokładnie. A teraz z perspektywy czasu dajmy sobie z tego sprawę, że zdjęcie, które jest nie jest ostre, które jest rozmyte, też ma jakąś wartość. I tu nie chodzi teraz o jakąś... że to fotografia to nie są tylko ładne, poprawne, kompozycyjnie obrazki. To nie jest istota fotografii. I to też tak jakby dla nas zupełnie zmienia też to, co robimy. Tak jakby nasze, to czym się teraz aktualnie zajmujemy. My ostatnio też rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę nasza, że cały czas ilość zdjęć, jaką my robimy, to w ogóle spada. Tak, zamiast robić może więcej, to my robimy coraz mniej. Ale też to wszystko zależy od tych procesów, które my stosujemy i którym się poddajemy przy realizacji czy podejmowaniu się robieniu w ogóle zdjęć. Bo jednak dla nas ma znaczenie jakość tego zdjęcia i tak jakby każde kliknięcie, nawet jeśli to jest aparatem cyfrowym, to musi być, musi mieć powód, musi być przemyślane. Szacunek do kadru jest na pierwszym miejscu, nie? Tak.
Tak, bo jednak to przytłoczenie tą ilością zdjęć codziennie, każdego dnia, no to jest taki, to się tworzy taki szum, tak? Wchodzimy do sieci i po prostu jesteśmy bombardowani wszędzie, wszędzie tymi zdjęciami i ja mam wrażenie, że to jest taki szum, którym bardzo ciężko dostrzec coś. Tak, I też po to powstały nasze warsztaty, ta idea tego była, żeby pobyć z tymi obrazami, żeby stworzyć dla nich przestrzeń, żeby one rzeczywiście nam zaczęły znowu służyć. Ostatnio właśnie na warsztatach rozmawialiśmy o różnych inspiracjach i na przykład fotografowie, którzy prowadzili swoje dzienniki, sketchbooki czy workbooki, fotografowie w latach 70-tych, 80-tych, oni często właśnie mówią o tym, że dla nich to był wtedy taki nasz współczesny taki rodzaj mediów społecznościowych. Więc oni, żeby zatrzymać jakiś obraz, jakąś wizję, musieli sobie gdzieś tam to narysować po swojemu, albo wyciąć z gazety, albo wydrukować i po prostu sobie wkleić w ten dziennik, w ten sketchbook, szkicownik, żeby zatrzymać. Bo tych obrazów było mniej, więc jakby też ich wartość była inna i my rzeczywiście chcieliśmy je mieć. Miały wpływ, one nas inspirowały, one ich inspirowały, one były gdzieś tam początkiem wyznaczania ich estetyki pracy. I tak jakby one tworzyły jakiś taki szkic i obraz ich późniejszych wizji. Dzisiaj nie przebywamy z obrazami, ze zdjęciami, bo to jest ułamek sekundy. My nie potrafimy się zatrzymać, ciężko nam. Nie mamy czasu tym natłoku. Dlatego dziennik jest takim zwalniaczem, takim troszeczkę robieniem kroków w tył. Ale też super narzędziem do refleksji i nauki, tak jak właśnie wspominaliśmy. My ogólnie lubimy się uczyć, lubimy czytać i lubimy się rozwijać, żeby być poniekąd lepszym edukatorem, lepszym wykładowcą, lepszym fotografem. I cały czas próbujemy się rozwijać i te sketchbooki nam pomagają w tym, bo tak jak właśnie Kinga mówiła, wracamy do nich i wiemy, gdzie byliśmy, bo na przykład z perspektywy czasu, jak patrzymy, co robiliśmy rok temu, no patrząc na same zdjęcia, może nie dojrzymy tego, co wtedy osiągaliśmy, jak wrócimy do tego sketchbooka i wiemy, co wtedy myśleliśmy, jak wtedy robiliśmy refleksję, to wtedy też prowadziliśmy refleksję. Poniekąd taki cykliczne to jest, jak cykl refleksyjny Gipsa, gdzie opisujesz, co się stało, co zrobiłem, co poszło nie tak, jak mogę ulepszyć, co zrobię, gdy zrobię to ponownie. I taki cykl się zatacza, gdzie cały czas próbujemy dążyć i ustalać sobie kolejny, można powiedzieć, goal, barierkę sobie podnosić i cały czas się rozwija. Nie wspominając o tym, że w ogóle to jest najbardziej dostępne narzędzie i ja cały czas to podkreślam, że według nas jest niedocenione bardzo, dlatego też stąd chęć przybliżania go innym twórcom. Oprócz tego, że jeśli chcemy być fotografami, no to wiadomo, potrzebujemy sprzętu, potrzebujemy mieć na czym pracować, więc często też jest tak, że właśnie zaczynamy od tego, tak, że musimy mieć aparat. Tak, okej. Jaki obiekt? No, tak. Zrobimy jedno. Później jakiś program do edycji, no bo oczywiście zdjęcia musimy poddawać edycji. Też byliśmy, no tego doświadczaliśmy. Ja też miałam. Ja kilka lat temu podczas moich studiów asystowałam wielu profesjonalnym fotografom, którzy byli w branży przez 20, niektórzy 30 lat. Chociażby takiemu David Partner, on często opowiadał, jak to z Mario Testino w Londynie, po prostu w pubie się spotykali na piwo. I on opowiadał, jak to wszystko wyglądało. I to jest w ogóle niesamowite doświadczenie. Tak jakby móc się troszeczkę przenieść za pośrednictwem innego fotografa, który pamięta tą branżę fotograficzną troszeczkę z innych czasów, nie? Że podróże w czasie, no i gdzieś tam też ich podejście, obserwacja ich, że oni mają retuszera swojego, że oni sami nie redytują, że oni też nie pokażą zdjęcia surowego, tak o... No wiadomo, tak jakby ja asystując widziałam to, ale też często nie dzielą się tymi procesami, bo oni uważali, że to jest tam gdzieś tam ich wypracowany styl. Także niewielu też jest fotografów, którzy chętnie dzielą się tymi swoimi jakimiś procesami, doświadczeniem, tak otwarcie, że rzeczywiście można z tego dużo czerpać. I też to pozwala, no i też ta różnorodność współpracy z innymi fotografami pozwala właśnie dostrzec te różne, te różnice i to, że dojść też do twoich własnych wyborów i tego, że
Ja jednak decyduję, że moje zdjęcia nie będą podlegały na przykład jakiejś tam manipulacji. Zasobionej edycji. Mhm. Ale wcześniej one były bardzo podlegane. One wręcz były odrealnione od rzeczywistości. No tak, trzeba było przejść ten etap po prostu. Tak myślę. No. Więc nie negujemy w ogóle edycji i tak dalej, tylko my przeszliśmy przez te procesy. Robiliśmy to. Pamiętam, jak Kingę poznałem na studiach. Kinga dużo Photoshopem się zajmowała, gdzie na przykład pamiętam ze słoika wylatywało pełno motyli, włosy, miałaś takie tornado we włosach i to wszystko robiliśmy, gdzie teraz z perspektywy czasu podczas tych refleksji o tym, już co... Już tego nie potrzebujecie. Tak. Ale to też był proces, który znowu zajdzie w dzienniku, drukując to zdjęcie poddane manipulacji. Ja spędzałam czas z tym zdjęciem i zadawałam sobie pytania. Dlaczego ono jest tak przerobione, odrealnione? Czego ja oczekuję od tego zdjęcia? O czym ono ma być? Jaki ono ma w ogóle mieć przekaz? Jaki jest w ogóle sens? Czy to jest jeszcze w ogóle fotografia? Bo teraz dużo się mówi o artificial intelligence, a ja mam wrażenie, że nic nowego, bo Photoshop jest już od wielu, wielu lat. Ładnie, tak, zdjęcia, też mam to. Też mam to. To samo wrażenie, że rozgorzała dyskusja na temat sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę przecież my edytujemy te obrazy już od dawna i wiele z tych osób, które są na tych edytowanych obrazach, faktycznie nie istnieje. No właśnie, dlatego czy to jest jeszcze fotografia, nie? I wtedy właśnie przez to, że spędzałam ten czas z dziennikiem i zadawałam sobie te pytania, te pytania w ogóle się pojawiały. I tu nie chodzi nawet o szukanie odpowiedzi podczas procesów i siadania z tym swoim zdjęciem, ale w ogóle rozumienie, dlaczego ja chciałam to zdjęcie zrobić chciałaś je tak edytować, nie? Dlaczego, tak. Co cię ciągnęło w tym. Tak, i też rozumienie tego, że jeśli ja chcę, żeby te fotografie miały jakiś przekaz, żeby one były o czymś, to o czym i co jest dla mnie ważne, bo też jako twórcy, artyści, fotograficy chcemy być dobrze zrozumiani i właściwie odebrani, dlatego wydaje mi się, że taka nasza samoświadomość i kontrola jest bardzo ważna. Jeśli tworzymy kadr, to ważne jest, żeby rozumieć, co ten kadr pokazuje, o czym on mówi i co przedstawia, czyli jaka jest symbolika przedmiotów albo ta nasza twórczość, tak, żeby nie poszła znowu w inną skrajność. Ja pamiętam, jak właśnie pracowałem nad projektem Seven Trees, to był projekt tak w skrócie o moich wspomnieniach. I ja na siłę próbowałem na początku przedstawić te zdjęcia dokładnie tak, jak one wyglądają w mojej głowie. I chciałem zapisać to, bo mówię, kurczę, co jeśli dokładnie nowe wspomnienia, te stare wspomnienia z dzieciństwa i może ich o nich zapomnę. I próbowałem stworzyć jakieś zdjęcia, które pomogą mi pamiętać te wspomnienia na zawsze, takie jakby pamiątki swojego dzieciństwa. Tak, więc... Później użyłem symboliki, metafor właśnie, żeby tworzyć te zdjęcia. Ja nie chciałem, żeby ludzie widzieli moje wspomnienia. Patrząc na te zdjęcia, widzę moje wspomnienia, ale ja chciałem, żeby każdy miał możliwość zinterpretowania tych zdjęć na własny sposób. I to mnie właśnie interesowało. Tak jak Quentin Tarantino, pamiętam, był jakiś quote na uniwersytecie, że jeśli milion osób zobaczy mój film, to chcę, żeby obejrzeli milion innych filmów. I właśnie ja miałem takie podejście do moich zdjęć. Ja nie chcę narzucać komuś swojej wizji, ale też nie mówię, że to jest złe, bo często też mamy dyskusję właśnie o opisywaniu zdjęć. Czy powinno się opisywać, czy nie powinno się opisywać. Tak jak Dwayne Nichols właśnie fajnie to opisuje, Kinga, może wrócisz do tego, gdzie właśnie jest istotne, żeby czasami dać widzom, można powiedzieć, wolność interpretacji na własny sposób, a czasami chcemy, żeby osoba zrozumiała to zdjęcie na dany sposób. W dosłowny. Tak. Tak, bo chodzi o to, że tworzymy zdjęcia w jakimś celu, czyli często chcemy po prostu o czymś pogadać. Chcemy, żeby jasny był, że to jest na przykład o tym, o wspomnieniach, tak? W ogóle o wspomnieniach z dzieciństwa. I tyle. I reszta, tak jak wy, to są już drzwi otwarte do indywidualnych interpretacji osób, które będą patrzeć na te zdjęcia. Też mówię, w zależności od tego, jaki problem, jaki temat chcemy poruszyć, o czym chcemy porozmawiać, tak? Bo niektóre tematy wymagają większej precyzji i oczywiście, jeśli poruszamy jakiś ważny społeczny problem, no to nie chcemy też, żeby on był... Chcemy, żeby on konkretnie został zrozumiany lub żeby zwrócono na niego uwagę w konkretny sposób, bo dotyczy czegoś. Więc tutaj tym bardziej musimy być uważni na to, co się dzieje w kadrze, tak? Bo wszystko może zostać odebrane dwuznacznie i dlatego tutaj ta istota, ta samopoznawcza procesów, które w nas się dzieją i wyborów, dlaczego? Zadawanie sobie w ogóle pytania, dlaczego? Bóg jest do tego idealny, bo tam można płynąć.
Tak, tak, ale to jest właśnie też dalej cały czas ta kwintesencja człowieczeństwa, że zadajemy sobie to pytanie dlaczego, gdzie w ogóle, gdzie idziemy, po co to? Zadawanie pytań jest bardzo właśnie istotne właśnie przy samorefleksji, gdy prowadzimy te sketchbooki. Nawet pamiętam, jak zacząłem współpracować tutaj na uniwersytecie i spytałem się wykładowcy z 30-letnim doświadczeniem i mówię mu, no co sprawia, że jesteś takim dobrym wykładowcą? I trudno mu było znaleźć taką jakby esencję i dla niego nieważne nawet to, co się wie, tylko jakie pytanie się zadaje. Mówi, że dobry wykładowca zadaje dobre pytania. To jakby we mnie się zatrzymało i to wraca później znowu do tej refleksji, żeby tak, sobie bo to nas uczy. Pytania. Czasem nie mają odpowiedzi. Ostatnio doszliśmy do wniosku, że czasami najlepszą odpowiedzią jest pytanie. Pracujecie też ze sketchbookami innych artystów. Czy macie ochotę powiedzieć coś na temat tego projektu i co on wam daje? Tak, czy to jest jakby, o dobrze, dajcie. To jest drugie oblicze dzienników, chyba właśnie ta druga strona z tej perspektywy widza i podglądacza, bo my jesteśmy tacy podglądacze i lubimy to. I odwiedzając artystę, z którymi pracujemy na przestrzeni ostatnich już kilku lat, to tak jakby wchodzimy do ich świata i wchodzimy z taką fascynacją, ale też taką pokorą, bo wiemy, że to jest ich świat, także ważne jest dla nas to, żeby oni nie czuli się, że my wtargamy po prostu do ich świata i w ogóle zaglądamy w te ich dzienniki, sketchbooki, bo z perspektywy czasu dostrzegliśmy, jaka jest wartość właśnie w tych dziennikach, że to są tak intymne rzeczy, tam się dzieją ich najintymniejsze, najbardziej osobiste procesy twórcze, o których często z nikim innym nie rozmawiali, bo przeważnie jest tak, że twórca tak jakby jest znany z jego finałowego dzieła. Widzimy ten efekt końcowy. Mało też jest przestrzeni na to, żeby ten artysta mógł się podzielić tymi procesami. Ludzie czasami uważają, że o, to jest zbyt wścibskie, tak? Wypytywanie, że o, a jak to zrobiłeś? Czy no gdzieś tam czujemy taki dystans. Nie mamy też tego bezpośredniego kontaktu z artystą często, idąc do galerii. Widzimy tylko finałowe efekty. Finałowe, tak. Tak. A jednak wchodzenie do studia i dotykanie dzienników pozwala nam właśnie wejść w ten proces twórczy. I dlatego też mówimy właśnie o tej istocie, że okej, dla nas to jest, dla nas twórców te sketchbooki są super narzędziem, bo nam pozwalają dostrzec, przeanalizować, poddać refleksji procesy, które w nas zachodzą. Ale też dla osób z zewnątrz, pracując przed jakimś projektem, planując nam chociażby wystawę, jest nam łatwiej później kuratorowi, z którym współpracujemy, pokazać, że o wow, to było o tym i to było o tym i konserwujemy tamtą daną myśl z tamtego czasu, czyli to wszystko, co nas wtedy nakręcało i napędzało do tworzenia danego obrazu, dzieła, czegokolwiek, bo to dzienniki są dla każdego twórcy i artysty. Także to jest takie narzędzie, nawet z perspektywy czasu, nawet w historii. Dzienniki dzisiaj Pablo Picasso chociażby mają tak ogromną wartość. Kilka lat temu został jeden skradziony z francuskiego muzeum, wart 10 milionów dolarów bodajże. Ogromna wartość takiego dziennika z perspektywy czasu. No i już nie mówiąc też o tym, że tam też jest taka podstawa naszej twórczości. Możemy gdzieś... Ścieżka podejścia jakby do dzieła, można powiedzieć, nie? Poniekąd jak taka góra lodowa, gdzie zazwyczaj widać tylko to, co jest na zewnątrz, a jednak 90% jest niewidoczne dla publiczności, więc ta ewolucja naszego projektu właśnie z artystami, gdzie już współpracujemy od kilku lat, a teraz jeszcze przechodzimy w ten etap, że oglądamy, przeglądamy te właśnie sketchbooki, wracamy do ich procesów, to jest niesamowite, bo dla mnie szczególnie to ma ogromną wartość. Poznanie tych, można powiedzieć, sekretów. Okej, ja widzę tą piękną na przykład rzeźbę lub to piękne malowidło, ale poznać ten proces, jak ten artysta doszedł do tego, to jest naprawdę niesamowite i my chcemy właśnie udokumentować te właśnie procesy. Ale też chodzi o to, żeby... Ja mam ciarki, jak o tym mówicie, to jest naprawdę coś fantastycznego, że w ogóle macie szansę dotknąć tego, że macie właśnie szansę jakby bez słów w pewien sposób porozmawiać z tym twórcą o tym, co on czuje, kiedy podchodzi do jakiegoś dzieła. Jakby skąd się w ogóle wzięło to uczucie jego, ten jego pomysł, co się na to składało,
jakie elementy, jakie słowa, jakie kolory, jakie, no wszystko po prostu. Tak, ale wiesz, to jest też na przykład niesamowite, tak sobie myślę teraz z perspektywy czasu, dla osób, które gdzieś tam zaczynają swoją drogę, przygodę twórczą. I to jest takie udokumentowanie tego procesu, że ten artysta nie obudził się pewnego dnia i on nie został po prostu artystą takim, nie wiem, rozpoznawalnym, czy takim, który odnosi sukces, który się utrzymuje ze swojej twórczości. I właśnie sketchbooki pokazują te wszystkie procesy i to jest ogromna inspiracja. Wydaje mi się, że to jest tak jakby znowu niedoceniony sposób poznawczy pracy innych twórców, że my często gdzieś tam próbujemy dorównać studio, odwzorowywać zdjęcia twórców, którzy nas inspirują, ale tak jakby nie zaglądamy w te procesy, a przecież dzisiaj są tak bardzo dostępne stykówki, tam są refleksje artystów, twórców, fotografów, którzy komentowali wybór zdjęcia. Słynne zdjęcie Filipa Haussmanna i Salvadora Dali, Dali Atomicus z kotami, na pewno kojarzysz, które żaden po mnie ucierpiał, tak wynika właśnie z refleksji później autorów i twórców, to są wszystko takie wartościowe, inspiracyjne procesy, które tam zostały opisane. W ogóle Filip Haussmann, on opisywał ten proces tworzenia pracy w ogóle z Salvadorem Dali. Dlaczego taki pomysł podrzucania tych kotów, tej wody, tego krzesła, później analizy tych zdjęć. Tak. I tak to też później zapoczątkowała się przecież seria tych słynnych zdjęć, gdzie sławne osoby podskakiwały, bo je poprosił o to właśnie Filip Haussmann, bo chodziło o to, że on chciał uchwycić tą naturalną ekspresję na twarzy osoby fotografowanej i on sobie zdawał z tego sprawę, że w momencie, jak on tworzy portret i kieruje ten obiektyw na osobę fotografowaną, no to już się zmienia, że my już zmieniamy, już nie jesteśmy naturalni, już nie jesteśmy sobą, nie? Więc jedyną metodą jest poddać tą osobę czemuś nieprzewidywalnemu. Odciągnięcie jej myśli po prostu od aparatu. Tak, i to są takie refleksje i procesy, którymi się dzielili inni artyści z nami i uważam, że to są niesamowite inspiracje i warte uwagi. Rzeczy, tak, no i też myślę, że warto tu wspomnieć o Henri Cartier-Bresson, który uchodził przecież za króla, właściwie ojca decydującego momentu, a z jego sketchbooków, stykówek wynikało, że jednak też kadrował te zdjęcia, że po prostu w jakiś sposób jeszcze pracował nad nimi, zanim je zrobił, ale też po tym, jak je zrobił. Więc to jest też bardzo ciekawe, że można w pewien sposób dzięki tym sketchbookom zrozumieć, że w pewnym, w cudzysłowie oczywiście, każdy artysta w jakiś sposób błądzi i poszukuje cały czas tego ostatecznego dzieła, że nawet jak już ono jest w trakcie realizacji, to i tak jeszcze można je ulepszyć. Tak, bo właśnie na tym to polega, na tych procesach, które dzieją się, że czasami ten efekt końcowy, on nie jest tak istotny, jak te procesy, i te procesy mają prawo się zmieniać, bo my się zmieniamy. Kiedyś mi też wykładowczyni powiedziała, że to jest coś takiego ważnego, że jeśli patrzę na swoje portfolio sprzed 10 lat i ono wygląda tak samo, to znaczy, że ja robię coś źle, bo jako twórca, artystka ja powinnam ewoluować cały czas, powinno się zmieniać, bo to jest znak, że ja eksperymentuję, że ja się rozwijam. I znowu te dzienniki pozwalają nam właśnie na tą obserwację tego, w jakim kierunku zmierzamy, skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy. Wyznaczanie sobie kierunku. A dobrze, powiedz Maciej, ja też zaraz dygresyjkę dam do tego. Poniekąd cały czas czujemy taki głód wiedzy, że cały czas chcemy się rozwijać i nawet z perspektywy czasu będąc w tym już ładnych parę lat, to cały czas ja na przykład czuję, że ja nic nie wiem o fotografii. Ja cały czas chcę wiedzieć więcej, cały czas czuję tą potrzebę. Jeszcze jest tyle książek do przeczytania, jest jeszcze tyle filmów do obejrzenia, dokumentów, wywiadów do wysłuchania, że cały czas jest ten brak, nie? I cały czas czuję, że ja nic nie wiem o fotografii. Jeszcze jest tyle do poznania, nie? Tak, to tak, to ja z kolei przez wiele, wiele lat, bo ja fotografią już też bardzo, bardzo długo się zajmuję. Można powiedzieć, że ona bardzo duży odcinek mojego życia zajmuje od ponad ćwierć wieku. I od kilku lat zaczęłam się biczować, że ja ciągle nie mam tego swojego stylu, takiego, że ten mój styl jest taki nieokreślony, że jak się wchodzi na moją stronę, to tam jest taki chaos, tam są w jakiejś, bo po prostu nie ma tego stylu konkretnego. I wyobraźcie sobie, że najlepsze zlecenie, jakie tutaj miałam, to był pan, który wybrał mnie dlatego, że wszedł na moją stronę i zobaczył, że tam nie ma stylu. I mówi,
ja tam wszedłem i zobaczyłem, że ty nie idziesz sztampą, że jest jakby różnorodność i fakt jest faktem, że ja tak jak Maciej mówi, że jest tyle do zrobienia i mi się wydaje, że jejku, jak patrzenie na ten sam portret w taki sam sposób jest po prostu stratą czasu dla tej osoby, jakby teraz już będąc dojrzałą osobą, patrzę na tą moją pracę fotograficzną jako właśnie to, że do każdego człowieka muszę podejść inaczej. Nie mogę pójść sztampą jakąś, moim stylem. Co to znaczy moim stylem? Kim ja jestem, że jakby muszę każdego człowieka dopasować do mojej wizji. Przecież ta idea jakby jest inna, wychodzi z innego punktu, że ja mam zapisać obraz tej osoby, którą spotykam. I to właśnie, o czym Maciej mówił, też odnajduję się w tym bardzo, bo przez wiele lat biczowałam się, że jak to, ciągle jeszcze nie znalazłam swojego stylu. Moje zdjęcia nie są jak tam na przykład takiej czy takiej osoby, tylko są cały czas jakby jakąś formą poszukiwania i że to się nigdy nie kończy. A teraz mam nadzieję, że się po prostu nigdy nie skończy. To jest w ogóle niesamowite. To jest bardzo ważny teraz ten aspekt, o którym właśnie wspomniałaś. I wydaje mi się, że bliski wielu twórcom, gdzieś tam pojawiający się, przeplatający się cały czas taki wątek poszukiwania własnego stylu. Każdy gdzieś tam czuje, ma wrażenie, że to jest ważne, że muszę mieć swój styl, do tego dążę. Ale jeśli sobie zadamy w ogóle pytanie, czym jest styl? Czym jest tak, styl? Możemy mieć nasz własny styl, czyli nasza autentyczność. A czym jest nasza autentyczność? To jest ta właśnie różnorodność, to jest ta nasza nieustanna ciekawość świata, bo chyba to jest tak jakby kluczowy element nas, twórców, ten ciągły niedosyt, ta ciągła ciekawość, takie właśnie, że szybkie znudzenie się czymś. Bo to nas nakręca, nie? To nas cały czas gdzieś tam motywuje do nowych eksperymentów. A przecież eksperymenty, przecież to jest tak istotne. Bez tego... On się biorą wszystkie wynalazki. No. Tak, no i też jednak to, że my określamy ten swój styl ostatecznie, no to znaczyłoby, że jesteśmy już skończonym dziełem, jakby my sami w sobie. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale że dotyczy to wielu osób, które zdobyły taką bardzo prestiżową nagrodę. Że one dochodzą do takiego momentu, Jezu, zrobiłam coś takiego, to co ja teraz mogę zrobić więcej? Jakby, że to jest zwieńczenie ich pracy i znaczy, że co, skończyli się jako artyści. I czasem właśnie to dążenie do tego skończonego stylu w mojej opinii może być pewnego rodzaju końcem bycia artystą, czyli jakby tym poszukiwaczem ciekawskim. Właśnie. Nie, tak. To jest coś, o czym mówimy na naszych warsztatach. Właśnie, że my jesteśmy takimi eksplorerami, czyli takimi poszukiwaczami, takimi detektywami też trochę, takimi badaczami. To jest tak jakby kluczowy element w tym właśnie, żeby cały czas coś robić, żeby cały czas się rozwijać i działać i żeby ta nasza twórczość była ciekawa. I zadawać sobie cały czas pytanie dlaczego, po co? Co dalej? A dobrze, więc co dalej? Co dalej teraz? Co dalej u was? Czy macie jakieś plany, marzenia? Jak to wygląda u was tak z myśleniem o przyszłości waszej artystycznej? Nasza przyszłość jest teraz, na pewno, zdecydowanie. Tego się uczymy. Lubimy mieć plany długoterminowe, ale tu i teraz to jest też nasza przyszłość. I realizujemy po prostu rzeczy, które gdzieś tam czekały na nas, na które nigdy nie mieliśmy czasu, na które nadal nie mamy czasu, ale po prostu je realizujemy. Tak naprawdę można sobie cały czas coś przekładać na później, ale no żyjemy tu i teraz, no i można powiedzieć, że o, coś tam jutro zacznę albo coś kiedyś zacznę. No czasami po prostu trzeba wziąć to, zacząć od razu i sobie ustalić deadline. Deadline są bardzo istotne, żeby sobie wystawić na przykład o, do wtedy to musi być zrobione, rozpoczęte, narzucić sobie, można powiedzieć, że jedzie się pociągiem, a tory się rozkłada jak się jedzie, nie? Puszczę to w świat i już trzeba będzie działać i już nie ma powrotu. I czasami no, im więcej ograniczeń, tym więcej motywacji. Ja pamiętam, jak na studiach 3 dni chodziłem na wykłady, 3 dni w pracy, 1 dzień wolontariusz robiłem jeszcze w szkole średniej, więc to już jest 7 dni. No to można pomyśleć, ej Maciej, kiedy ty robiłeś zdjęcia? No to żeby robić zdjęcia, no to pracowałem w nocy, że w ciągu dnia można było robić zdjęcia. Ale do czego zmierzam? Właśnie czasami im mniej czasu, tym więcej motywacji, żeby coś działać i wykorzystywać ten czas jak najbardziej. Ostatnio nasz jeden znajomy wspomniał, że kupując książkę, tak naprawdę kupujesz czas, żeby czytać tę książkę.
Pięknie. Tak samo z warsztatami. Ludzie kupują czas, bo gdy już wydali pieniądze, to sobie pomyślą, o kurde, to już teraz muszę być tam od 9 do 11 i uczestniczyć w tym. I kupujesz czas, którego tak naprawdę nie ma, dopóki nie zdecydujesz się podjąć tego kroku. My też jesteśmy rodzicami. Mamy dwójkę dzieci, więc tego czasu naprawdę jest niewiele. Wczoraj właśnie rozmawiając o tej naszej rozmowie, zdaliśmy sobie z tego sprawę, że ostatnio w ogóle jesteśmy bardziej współpracownikami, partnerami. Partnerami w pracy niż w życiu, bo gdzieś tam ta praca u nas i życie rodziny tak bardzo się przeplata. To jest wszystko już od tylu lat tak razem, że gdzieś tam przyszliśmy się nawet w tym być i nie oddzielać tego, bo nie da się gdzieś tam w pewnym momencie. To tak trwale się po prostu plotło razem. Nie bardzo to potrafimy nawet rozdzielić, ale też nie chcemy. Znaczy, na razie dobrze nam odnajdujecie się w tym super, no. Nie czekamy na odpowiedni moment, bo taki odpowiedni moment nie istnieje. My musimy go stworzyć i po prostu działać, bo my możemy sobie cały czas mówić, że o, jak będzie to i to, to wtedy zaczniemy robić tamto, ale no po prostu zaczęliśmy działać i z wieloma projektami zrobiliśmy tak, że wypuściliśmy po prostu słowo w świat, no i trzeba było to zrobić, trzeba było się wywiązać. Słowo się ciałem stało po prostu. Tak, dokładnie. Tak. Podejście takie, że my to traktujemy też jako pracę i jednak praca freelancerów, czyli praca też na swoim, wymaga od nas tego traktowania, że nie czekamy, aż przyjdzie inspiracja, aż poczujemy, że teraz mamy ochotę zrobić zdjęcie, że teraz mamy to, że czekamy. Zawsze będzie coś, żeby ulepszyć. Tylko po prostu nauczyliśmy się pracować z tym, co mamy tu i teraz. Też tak jakby w pełni świadomi, w oparciu o te wszystkie nasze refleksje i analizy na przestrzeni lat. Znamy też siebie i wiemy, co mamy i z czym możemy wyjść. I tak jakby na tym się skupiamy. Mamy oczekiwania wobec siebie, ale takie realne, bo te dzienniki pozwoliły nam przez ostatnie 10 lat po prostu poznać i zrozumieć nasze działania. Dlatego to zdecydowanie nam pomogło. Czekajcie, czyli wasza przyszłość jest w waszych sketchbookach. Tak. Przyszłość tak jakby rysuje się tu i teraz, bo te dzienniki już cały czas powstają. Maciej pracował ze sketchbookami, więc jemu było dużo łatwiej w to wejść. Ty, tak jak mówiłaś, miałaś opory na początku, nie rozumiałaś tego narzędzia. Ale jak już weszłaś, to było na zasadzie takiej kuli śnieżnej, że po prostu jak dostrzegłaś tylko moc tego? Wiesz co, to też było, ja w tym samym czasie, jak pracowałam zaczynałam pracować ze swoimi dziennikami i studiowałam właśnie fotografię, to też w tym samym czasie równolegle zaczęły się moje współprace z twórcami i artystami. Próbując zrozumieć wartość pracy z dziennikiem, stwierdziłam, że okej, to ja muszę po prostu nawiązać kontakt z innymi artystami, bo oni na pewno używają dzienników. I miałam takiego jednego przyjaciela do tej pory, mój najbliższy przyjaciel artysta Filip, który jest rzeźbiarzem, to on mnie właśnie wprowadził w taki ten świat postrzegania chociażby fotografii jako sztuki też. I on tak jakby mi przybliżył. On od zawsze prowadził dzienniki, szkicowniki jako rzeźbiarz. I on mi pozwalał po prostu do nich zaglądać. Ty się tym inspirowałaś? Tak, i my rozmawialiśmy bardzo dużo ogólnie o twórczości, o wszystkich takich aspektach i on się dzielił tym, co on uwzględnia w tych dziennikach. My rozmawialiśmy o tym. Ja też na przykład wcześniej miałam coś takiego, że ja się wstydziłam pisać, bo ja miałam wrażenie, pomimo tego, że ja wiedziałam, że to jest mój dziennik, że ja nie muszę nikomu pokazać, że to jest dla mnie, to ja gdzieś tam nawet przed samą sobą czułam taki opór, że jeku, a jak gdzieś ktoś to przeczyta, albo jak ja sama w ogóle to przeczytam za jakiś czas, może ja nie chcę tego przeczytać. To jest tak jak o tych zdjęciach, które ostatnio też podczas warsztatów, mieliśmy wybrać jej ulubione zdjęcie, które nam się podoba, zestawienia zdjęć, które my przesłaliśmy jako inspirację, ale nagle zaczęliśmy krążyć wokół zdjęć, które nam się nie podobają i których my na pewno nie chcemy uwzględnić. Skończyło się na tym, że no właśnie to tym bardziej uwzględni je w dzienniku i opisz, dlaczego go tam nie chcesz mieć, nie? I to są takie właśnie rzeczy, znowu, które nam bardzo mówią dużo o nas samych. I te wszystkie procesy, te takie, które się dzieją, to uświadamia nas znowu o tej wartości, te rozmowy z artystami, które w tamtym czasie mi towarzyszyły. Ja po tym, jak poznałam jednego artystę, miałam potrzebę, okej, to jest fascynujące. Ktoś mi pozwolił wejść do czyjegoś studia, tak nagle ktoś mi pozwolił wziąć do ręki jego osobisty, intymny dziennik twórczy. No i tak się później zaczęło. Ja tak jakby zafascynowana tym, zaczęłam szukać innych artystów, pytać, czy mogę przyjść, czy mogę im zrobić zdjęcie. I te procesy wszystkie się działy różne. Doświadczając tej wartości, jakich inni doświadczyli w pracy z dziennikami, zaczęłam to też przekładać na swoje procesy
twórcza w fotografii. A Maciej mówił, a nie mówiłem, mówiłem ci, że to jest super. No. A słuchajcie, zdarzają wam się jakieś kryzysy w tych dziennikach, że myślicie sobie, że tak mi się już nie chce tego, czy nie, w ogóle nie ma takiej, nie? Nie ma czegoś takiego, bo to jest tak, że nawet jeśli coś tam nie pójdzie, to masz prawo sobie zamazać tą stronę. Masz sobie prawo wyrwać nawet tą stronę. I możesz już sobie tam, wyobraź sobie, że możesz sobie po prostu tam w ogóle zakreślić, zakolorować, zamazać i zrobić naprawdę, co chcesz. Więc czasem to jest też tak, że ten opór tego, że okej, mamy ten piękny dziennik, tak, czyściutkie karteczki. A no właśnie, bo to jeszcze jest ten etos tego idealnego zeszytu, prawda? Ja miałem ten syndrom bardzo Miałeś długo. Miałeś etos idealnego zeszytu? Nie, syndrom perfekcji, właśnie osiągania perfekcji, jeśli chodzi o sketchbook i prowadzenia go tak, kurczę, no tak idealnie, że wszystko musi, więc tak jak Kinga mówi, że o, ona tam przyklei, ona tam coś narysuje, wykreśli, na nawet planie, wyrwie. Na bazę grę. No dobra, ale to pewnie dlatego, że ty musisz mieć wszystko zaplanowane, więc jakby jak już wszystko było zaplanowane, to jak to można coś wywalić? Hello, przecież tu wszystko jest dopracowane. No nie, kartki ale policzone były czasami. Kartki, naprawdę. On kupował taki gruby sklep. Miałeś numerki zapisane na każdej kartce. Numerki poniekąd nie, ale jak już później na przykład widziałem, że zostało mi ostatnie 20 stron, a jeszcze miałem 6 kartek stykówek, to mówię, okej, to dobra, czy 4 tu, 4 tam, to zostanie mi tyle stron na opisywanie, więc bardzo dużo strategii, jeśli chodzi o planowanie i estetykę tego sketchbooku, gdzie teraz z perspektywy czasu rozumiem, że to nie było aż tak istotne, ale dojrzewamy do tego, cały czas się uczymy, nie? Niesamowite. No fantastyczne są te wasze historie sketchbookowo-artystyczno-życiowe. Niezwykle ciekawe dla mnie to spotkanie jest i mam nadzieję, że nasi słuchacze też wyciągną z tego mnóstwo inspiracji dla siebie. Powiedzcie proszę, gdzie was znaleźć, jak was szukać? Można nas znaleźć na mediach społecznościowych. Jesteśmy jako Foreign Beds. Jesteśmy też na naszej stronie internetowej, twórczej, naszym portfolio www.krzemiscy.com. Mamy też bloga, który troszeczkę się zakurzył, foreignbirds.pl. No ale to są znowu takie procesy, do których zaczynamy. One nam służą przez jakąś chwilę, uczymy się ich i pozwalamy sobie na bycie, niebycie, powroty. Tak jak na emigracji. Jesteśmy cały czas w porze przypływów. Tak. Że były przypływy, są też odpływy. Więc pozwalamy sobie na to. No, zaufanie procesom na pewno. Proces jako podstawa zaufania. Tak, proces jako, tak, w rozwoju też naszego osobistego, a co za tym idzie naszego twórczego, tak? Bo żeby rozwijać się twórczo, musimy też rozwijać się my jako osoby, poznawać siebie. A my się zmieniamy, tak? Cały czas. No tak, to zdecydowanie. Mhm. Wchodzimy na różne etapy i każdy z tych etapów jest zupełnie nowym obszarem do eksploracji. Tak, ale też działamy właśnie teraz warsztatowo. Aktualnie realizujemy warsztaty właśnie poświęcone sketchbookom, czyli dziennikom twórczym jako narzędziu pracy każdego twórcy, artysty, fotografa. Staramy się to przybliżać z tego narzędzia, że nie tylko aparaty są ważne i programy do edycji, ale także właśnie nasza refleksja i tak naprawdę najtańsze narzędzie na rynku chyba. Jak chce się zostać fotografem, polecamy, żeby zacząć od kupienia dziennika. Tak, dziennik najtańszy, ale idea jednak jest chyba najcenniejsza. Tak. Następne są w kolejce kolejne warsztaty, które są kontynuacją sketchbookowych. One będą o projektach fotograficznych angażujących społecznie, które są nam także bliskie, o których nie mieliśmy okazji rozmawiać, bo to jest kolejny temat. Ale tak. może tu będzie okazja do tego, żeby się spotkać jeszcze raz. Tak, także działamy, realizujemy swoje osobiste cały czas też projekty, eksplorujemy pojęcie domu, naszej emigracji, naszych dzieci, emigracji naszych dzieci. Tak jak mieliśmy też z tobą przyjemność rozmawiania o emigracji. No i też lubimy eksplorować ten aspekt artystyczny. Lubimy też łączyć, używać aparatu jako tej przepustki do kontaktów z innymi. To jest chyba taka najbardziej dla nas fascynująca część. To jest taka forma dialogu, można powiedzieć, obrazem, bez słów. My jesteśmy, jako twórcy, artyści, nasza podróż jest dosyć samotna. Ja to często właśnie podkreślam, że jesteśmy subiektywni i tak bardzo zamknięci w swoich światach. Mówiliśmy o murmuracji właśnie ogólnie, o to, że ta podróż jest tak samotna i tak indywidualna, że my wręcz potrzebujemy, żeby wychodzić
do świata i dzielić się tym z innymi twórcami, no bo owszem, my tworzymy dla siebie same, ale my potrzebujemy innych ludzi, żeby też tworzyć i potrzebujemy tych relacji, potrzebujemy tych współprac, bo w pojedynkę jesteśmy tymi samotnymi ptakami, a w grupie, ze współpracy z innymi twórcami, no to tworzy się ta piękna, to pojęcie, lubimy używać tej metafory murmuracji, ta wspólna wirowanie przestrzeni i to jest dopiero efektowne i to właśnie nawiązuje, pokazuje, jak razem w współpracach różnych możemy właśnie tworzyć niesamowite rzeczy. Mamy ten przywilej z Maciejem, że jesteśmy w tym razem, więc tym bardziej doświadczając mocy tego, chociażby we dwójkę doświadczania, ale też pracując z artystami, przepływ energii jest taki inny. My doświadczając tego, mamy tą potrzebę umożliwiania i tworzenia, tak jak ty swoim podcastem też, właśnie tworzenia tej przestrzeni, do tych wymian tych energii, do tego uzupełniania się nawzajem i dawania sobie nawzajem tych motywacji, inspiracji i wspólnego tworzenia, tak jak dzisiaj tworzymy. Wspólnie twój odcinek podcastu. Treść nasączona dużą dawką takiego sentymentu też. Ja mam wrażenie, że bardzo czuła jest ta nasza rozmowa właśnie o takim podróżowaniu w głąb siebie. Cudowne to jest. I też ta współpraca, o której mówisz, oglądałam z mężem moim taki serial, który nie za bardzo mi się podobał, ale wciągnął mnie motyw współpracy właśnie. To byli jacyś tam osiłkowie koreańscy, którzy ciągali jakąś taką łódź wielką, drewnianą, która była wyładowana. Sama ta łódź ważyła tam 1,5 tony i jeszcze były beczki na tym. Pomyślałam sobie, kurde, jeden ten koleś, choćby był najsilniejszy z nich wszystkich, to po prostu nic by nie zrobił z tą łodzią. A to, że oni się połączyli, to byli w stanie przepchnąć tą łódź tam o kilkanaście metrów. I to jest właśnie też ciekawe, że te współprace i ta inspiracja, że ludzie nawzajem się mogą inspirować do działania i że tak naprawdę ta inspiracja leży na każdym rogu, po prostu wszędzie, we wszystkim tą inspirację można znaleźć. I wcale to nie musi być, nie wiem, tylko oglądanie zdjęć albo tylko oglądanie ambitnego kina, bo naprawdę czasem w jakiś zupełnie przypadkowych miejscach może nas dopaść ta potrzeba stworzenia czegoś. Nie ma nic bardziej fascynującego i też budującego i takiego otwierającego niż chociażby wspólne spotkanie się z innym twórcą i pogadanie. A artyście chodzi chociażby o to, żeby zadać mu właśnie to pytanie, dlaczego to zrobiłeś? O czym to w ogóle jest? Bo ja tego nie rozumiem. To jest tak wartościowe dla każdego twórcy, bo to właśnie pozwala temu twórcy zadać sobie rzeczywiście to pytanie znowu, nie? Utrwalić się w tym, co dzieje, co tworzy i budować cały czas to poczucie, tą świadomość tej swojej twórczości. To jest prawda. Okazuje się, że właśnie można czasem znaleźć w tym, czego nie do końca rozumiemy, można znaleźć coś, co zmusi nas do zadania pytania. Dlaczego? Super. Tak. Niesamowicie Wam dziękuję za dzisiaj. Cudowny czas. To była przyjemność. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie i było nam bardzo miło. Ważny czas. Dzięki. I niech się dzieje. Niech się dzieje, niech się niesie i do następnego spotkania. Oby.